genialność tego miejsca to polega na tym, że no od 30 lat je tworzę. Posadziłem ponad 1500 drzew, zaczęliśmy hodować pszczoły. To wszystko jest czymś bardzo prostym i zwyczajnym, ale to, co nam to daje, rodzaj szczęścia i takiej prawdziwości przeżycia, to jest poza wszelkim wartościowaniem. Stworzyliśmy tutaj coś w rodzaju refugium. Na tym obszarze no, można jakby poczuć i przestrzeń, poczuć zaistnienie no, jakby wszystkich elementów tego pejzażu. Mieszkanie tutaj przez ostatnie lata, myślę, że jest jakimś najgłębszym spełnieniem. Zrozumiałem, jak ta otwarta przestrzeń jest mi potrzebna, jak mnie to kształtuje, jak ta nieskończoność otwartej przestrzeni otwiera również mnie wewnętrznie, otwiera gdzieś moją psychikę. Ta chwila spokoju, kiedy tu przychodzę, to przed laty już mi uzmysłowiło, że to jest moje miejsce i tutaj, w tym miejscu jest wbity złoty gwóźdź w podłogę. Złoty gwóźdź, który dostałem od Teresy i ten gwóźdź, co on oznacza? On oznacza środek wszechświata. Po prostu Znalazłem swoje miejsce i to miejsce w całym nieskończonym wszechświecie, to miejsce jest dla mnie właśnie środkiem. Kilka słów na temat tej przestrzeni. Został przeniesiony drewniany kościół z centrum wsi na przełomie tysiącleci. Kupiłem go w 99, zestawiałem w 2000. Stąd od czasu do czasu nawet to określam jako świątynia milenijna. Jestem przekonany, że to, co określa się jako miejsce sakrum, tutaj jest, ono nie zniknęło. Daje mi to do pewną taką relację, powiedzmy, równowagi, pewną relację wewnętrznego spokoju w pracy i w podejmowanych przeze mnie działaniach. Nie muszę się spieszyć, bo nie ma dokąd. Jaki kolor mógłby być taki, żeby wyglądać jak złoto? No nie, no chodzi o to, że złoto właśnie po to jest, żeby używać go samo w sobie. Te moje prace są mniej obrazami, ale nie są jeszcze rzeźbami. Są gdzieś w tym obszarze pomiędzy. Stąd jest to właśnie sformułowanie budowania. Thank you.
nie poszukuje piękna, no bo czym jest piękno? Bardziej chodzi o to piękno, które jest w nas i w otaczającym świecie. To znaczy zrozumienie tego, doświadczenie tego poprzez bycie, poprzez autentyczne bycie. To zresztą, co nadaje tym moim pracom. Kiedy one stają się w swojej materialności jedyne, nie reprezentujące nic z zewnątrz, stają się po prostu bytem, który ma tą siłę i jakby oczywistość zaistnienia. Księgę, żeby poznać, trzeba ją przez dłuższy czas kartkować, przeglądać strona po stronie. Ona istnieje w czasie, ona istnieje trochę jak muzyczny utwór wariacyjny, gdzie tutaj ze strony na stronę kolejne wariacje się wyłaniają. Tutaj ogólnosłowiański atlas lingwistyczny, gdzie zaistniały te prace rysowane jednocześnie dwoma rękoma. Ja w jakiś sposób ograniczony, jakoś samoograniczając się, rysowałem do tej pory jedną ręką, prawą, czasami lewą, dla jakby wyjścia z rutyny rysowania prawą, i nagle odkryłem, że przecież tak jak muzycy mogę użyć obu rąk, mogę pracować nimi jednocześnie. No dla mnie to było jakby ważne odkrycie i dało mi jakby zupełnie nową jakość budowania powierzchni i również nową jakość wyrażenia głębokich przeżyć, przeczuć, intuicji. Już samo zajmowanie się procesem twórczym, praca nad formą, umieszcza mnie w tym obszarze sakrum. Co to znaczy? To znaczy, że wchodzę jakby na wyższy poziom zrozumienia i siebie, i świata otaczającego. Ponieważ obraz swojej materialności przede wszystkim reprezentuje tylko siebie. Pokazuje to, czego nie ma, jako to, co jest. Właśnie ta materialność, te resztki i ten proces zniszczenia, jakby zatrzymania i uratowania tego, co z tego zniszczenia pozostało, wydaje mi się, że tutaj gdzieś się pojawia. To gablota z końca lat 70., gdzie lustro zostało tak spreparowane, że zostały tylko drobiny tego lustrzanego amalgamatu, w których odbija się część rzeczywistości razem ze mną, a to usunięte pozwala zobaczyć, co tam jest, ta cała materialność, która się jakby kryje po drugiej stronie lustra. Odbijam się tylko w kilku tutaj punkcikach, a patrząc potrafię wypełnić brakujące. Chodziło o to, żeby właśnie używając tych spreparowanych luster połączyć dwie rzeczywistości, tą, która się odbija w lustrze i tą, która jest poza tym.
To, co tu pokazywałem, jest pewną sumą już jednak wielu lat pracy. Dopracuję twórco prawie 50 lat. Właśnie w tym kontekście przypomina mi się zdanie z Ludwiga Wittgensteina na temat sztuki. W sztuce trudno powiedzieć coś, co byłoby równie dobre, jak nic nie powiedzieć.